Teraz aktualnie mam przerwę, ale od 7 roku życia do tak naprawdę zeszłego roku. Co roku miałam jakby kontakt z tą muzyką, bo jestem po szkole muzycznej i tańczyłam też na różnych tam konkursach. No, tak naprawdę mam do czynienia z muzyką od zawsze i zamierzam wiązać z tym swoją przyszłość. Myślę, że takie R&B. Czytałam komentarze na temat właśnie mojej piosenki. Większość tych komentarzy, które ja czytałam, były pozytywne, więc super. I nie stresowało mnie to za bardzo, bo wiedziałam, że dałam z siebie wszystko, ta piosenka jest fajna, mój głos też jest fajny, więc nie stresowało mnie to. Nie stresowałem się tym, ponieważ no, usłyszałem tą piosenkę, ten głos, w ogóle widziałem, jak ten teledysk był nagrywany, też byłem w tym teledysku i wiedziałem, że po prostu robota będzie zrobiona perfekcyjnie, więc na pewno ludzie to dobrze odbiorą. Szczerze nie wiem, dlaczego w Dzień Dobry TVN nie miałam takiej możliwości zaśpiewania. Nie puszczałem tam nic na żywo ogólnie. No podobno ktoś mówił, że nie puszczałem na żywo. Więc niestety w ogóle też widziałam później nagranie, to też obraz jakby nie zgrał się z dźwiękiem, więc to też tak jakoś słabo moim zdaniem wyszło. No ale niestety tak wyszło. Ja się przygotowywałam dzień wcześniej, bo wiedziałam, właśnie dzień wcześniej dowiedziałam się, że mam zaśpiewać. No i myślałam, że będę śpiewać, a tutaj mówię, dobra, mogłam tak naprawdę krzyczeć całą noc i tak by nic z tego... Nic co nie zaszkodziło, bo był playback. Pierwszy raz w ogóle miałam do czynienia z takim występem, bo wcześniej zawsze śpiewałam na żywo. No ja nie miałabym problemu z zaśpiewaniem na żywo. Nawet chciałam coś takiego zrobić dla moich obserwujących, po prostu na Instagramie nagrać to, bo wiele osób mnie też o to prosiło.